13 grudnia. W polskiej historii jest tylko jeden 13 grudnia. Tyle, że zupełnie go nie pamiętam, bo nie mam prawa go pamiętać. Mnie jeszcze na tym świecie nie było. A może byłem? Może na przykład byłem fryzjerem w Bydgoszczy? Jak to jest, że my Polacy jako naród lubujemy się w pamiętaniu tylko tych strasznych rocznic? A przecież było kilka takich 13 grudniów, nie wiem czy to się odmienia, które zapisały się pozytywnie. I żeby nie było, trzeba pamiętać o takich rocznicach jak ta z 1981, bo to ważne dla nas i następnych pokoleń. I trzeba też wyciągać wnioski, bo do podobnych sytuacji nie można dopuszczać. Ale historykiem nie jestem, więc nie będę się tutaj wymądrzał na ten temat. Zwłaszcza, że nigdy w żadnej szkole na lekcjach historii nie dotarłem do najnowszej historii Polski. Ale historię Egiptu oczywiście przerobiłem kilka razy. Dobra, koniec polityki i narzekania. Chociaż podobno bez narzekania ja nie potrafię żyć. W 1993 roku, 13 grudnia, została podpisana umowa pomiędzy FSO a General Motors. Miała ona uratować fabrykę przed bankructwem. Już w latach 80. zdawano sobie sprawę z tego, że dalej tak fabryka nie pociągnie i bez inwestora z zagranicy dalszy rozwój będzie niemożliwy. Dlatego podjęto rozmowy z innymi firmami. Na początek było to Fiat. I generalnie udało się, bo po negocjacjach ustalono, że FSO zakupi licencję na Fiata Uno, zaplanowano około 120 tysięcy aut rocznie. Nazwy wtedy jeszcze nie wybrano, roboczo miał być to A90. Początkiem grudnia 1988 roku podpisano umowę. Ale tego samego dnia zerwał ją ówczesny minister przemysłu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Mieczysław Wilczek, który stwierdził, że mu się to nie podoba, w jakim kierunku to idzie i on już ma swoje plany. Czy słusznie? To już historycy powinni oceniać. Ciekawe było to, że pomimo tak niestabilnej sytuacji, współpracą z polską fabryką zainteresowały się takie firmy jak Daihatsu i Renault. Może gdyby współpraca z Renault została nawiązana, to w Rumunii nie byłoby już Daci? Ale do żadnego porozumienia nie doszło. Natomiast początkiem lipca 1999 propozycję inwestycji z polską motoryzację złożył koncern Citroën. Było dużo gadania, ale skończyło się na kontrakcie dostawy silników diesla 1.9 do Poloneza. Ale cały czas, od grudnia 1989 roku, trwały negocjacje z General Motors, które zakończyły się właśnie 13 grudnia, tyle że 1993. Podpisano list intencyjny na montaż Opla Astry. Miało być pięknie, były plany i świetliste wizje. Niestety były tylko one ze strony polskiej, bo Amerykanie zamierzali na montażu zakończyć. Zero rozwoju. Stąd późniejsza decyzja o współpracy z DU. Ale jak ona się skończyła, to już temat na dłuższy odcinek. Jak to jest, że polscy inżynierowie, designerzy na zachodzie odnoszą duże sukcesy w motoryzacji, ale jeśli mamy zrobić coś u siebie, to nam to zupełnie nie idzie? Na naszych oczach od wielu lat powstaje Izera. Ale czy powstanie? A może za kilka lat będziemy mówić o tych wszystkich planach jako kolejnych niespełnionych marzeniach?